Ja dalej jeszcze o, o, o cenach i kosztach, bo Pani tak wspomniała właśnie, że w Wielkopolsce przynajmniej pączek nie może kosztować dwa, trzy razy więcej. A, a ile więcej może kosztować? Ale tak zupełnie serio to pytam, czy, czy Państwo przewidują, że klient pozostanie wierny marce i najwyżej kupi mniej, czy też będzie szukał tańszych marek? Ale mówimy o drożdżówce czy mówimy o tabliczce czekolady? No, generalnie mówimy o tym, czym się szczyci Terawity. <śm> o o tej tabliczce czekolady. Myślę, że y, ze względu na jakość, to co powiedziałam wcześniej, jakość do ceny, klient zostanie przy tej tabliczce czekolady, tak? Bo zarówno, w, i tutaj widzę potencjalną szansę dla Terawity, dlatego że nasza cena, jeżeli chodzi o brand, w stosunku do innych brandów. Jest e, produktem tańszym i e, również e, odpowiadającym jakościowo tym produktom, które są e, wyżej na półce i droższe. Czyli nie będą odchodzić od Was, tylko przychodzić do Was od innych. E, tak, tą. Tak e, tak e, <laughs> zakładam, że deklaracje konsumenckie się <laughs> będą realizowały w, w decyzjach zakupowych. No, zobaczymy, zobaczymy. Panie prezes, trochę y, tym razem y, z innej perspektywy. Y, kakao jest głównym, y, jest kluczowym surowcem w państwa, w państwa biznesie. Jednocześnie mamy świadomość, że ono jest obarczone dużym tym kosztem, nazwijmy to środowiskowym i społecznym, bo wiemy o tym, że to jest związane i z wylesianiem, monokulturami, z, z, były afery z wykorzystywaniem tej niewolniczej pra pracy dzieci i tak dalej. Więc też, żebyśmy tutaj nie, nie popadali tak w te, 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 te ciemne moce. Y, Obecnie widzimy, że jedna trzecia konsumentów zwraca szczególną uwagę na te proekologiczne i prosocjalne działania firm i tak podejmuje swoje decyzje zakupowe. Pytanie te z tym zrównoważonym rozwojem, tak to, tak to nazwę. Jak Państwo na co dzień próbujecie implementować, bo używam słowa, próbujecie, bo to jest, wydaje mi się, że na całym rynku. Duża nowa fala, i generalnie firmy też mierzą się z tym z tym wyzwaniem. Jak na co dzień mitygujecie te ryzyka związane z, właśnie z tymi kluczowymi surowcami, żeby one były mniej uciążliwe dla. bardziej pozyskiwane w bardziej zrównoważony sposób? My również pracujemy na, na temat zrównoważonego rozwoju. Już w 2017 uzyskaliśmy certyfikat. RSPO i zostaliśmy y, członkiem y, stowarzyszenia RSPO, y, które y, pracuje nad y, zrównoważoną produkcją oleju palmowego. Y, również uzyskaliśmy w roku 2019 Fairtrade Kakao, które nie tylko bada te aspekty środowiskowe, ale również y, y, Obejmuje zrównoważony rozwój plantatorów, gdzie są ci plantatorzy na tyle. Chronieni, żeby móc również produkować kakaowiec po odpowiedniej cenie i uzyskiwać tą zrównoważoną produkcję. Również mamy certyfikat odnośnie Rainforest Alliance, który dzisiaj mamy wprowadzony w firmie działający na bazie. Bilansu masy. Tak? E, będziemy chcieli może wprowadzić wyższy stopień tego certyfikatu, ale dzisiaj jest badaj, pracujemy tylko na tym e, bilansie masy. A teraz jeszcze chciałem o eksport zapytać. Pani już troszeczkę wspominała, że to jest część państwa kanału sprzedaży. To tak tylko powiem, że to jest ponad 1 trzecia państwa, państwa sprzedaży i cały czas rośnie. Tak, z roku na rok. Państwa produkty są sprzedawane w 30 krajach, z tego co. To, co żeśmy się tutaj dowiedzieli, robiąc analizę państwa biznesu, i w tak egzotycznych miejscach jak chociażby Meksyk, Japonia czy Turkmenistan. No i pytanie o strategię eksportową: czy ewentualnie by nam pani zdradziła, gdzie jeszcze, z jakimi produktami i swoje doświadczenia, z którymi chciałaby się pani z nami podzielić, jak to jest eksportować do tylu miejsc na świecie pod kątem i gustów konsumenckich, i zarówno też jak wygląda organizacyjna sfera tego? тогда экспорт To prawda, roz, ma, to co Pan wymienił, dostarczamy do 30 e, krajów, e, w tym jesteśmy bardzo e, w Europie Wschodniej i Południowej, jeżeli chodzi o nasze. I mówimy o brandzie, tak bo e, oczywiście marka własna to jest osobny e, e, kanał sprzedaży, ale jeżeli chodzi o brand, e, jesteśmy tutaj w tej Europie Wschodnio-Południowej, jesteśmy w, w Północnej. W tej Afryce e, bardzo pracujemy e, na Rynkiem Bliskiego Wschodu. E, również certyfikat, który uzyskaliśmy, certyfikat Halal, e, pomaga nam e, w rozmowach z klientami. E, I e, Japonia, która jest takim odległym krajem, również e, dostarczamy tam nasze czekolady. Powiem e, tak, nie widzę jakiś e, 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 różnic konsumentów bo to jest ten sam produkt który dostarczamy w Polsce więc nie widzimy takiej specjalnej jakiejś różnicy myślę że tabliczka mlecznej czekolady jak dobrze smakuje to smakuje w każdym kraju tak samo ale mają te państwo nietuzinkowe jak też żeśmy na początku mówili Produkty, więc pytanie, czy na ile one są faktycznie atrakcyjne w tak, tak odległych destynacjach, bo wiemy o tym, że, ta, że tam jednak te niuanse grają rolę. Tak? Na pewno to, co widzimy, obserwujemy, czym się różni, to yy, yy, nasze produkty, które są 70% kakao i zwyż, yy, bardziej doceniają klienci. Poza granicą naszego kraju, dlatego że tam e, nasza kara e, bardzo dobrze się sprzedaje, w Polsce troszeczkę mniej. Tak? Także widzimy, że ta jednak tendencja w, stro e, w stronę gorzkich czekolad do naszych konsumentów zagranicznych jest wyższa niż w Polsce. To na koniec ja powinienem Panią zapytać o plany, ale nie mogę zapytać, bo musielibyśmy coś wiedzieć o najbliższej przyszłości. Planować można na jakimś twardym gruncie, a nie na ruchomych piaskach. Chętnie bym zapytał o nowe produkty, ale już Pani mówiła o tym, że one są zaparkowane i czekają na lepsze czasy. No to może inaczej. Ile w tej chwili w Pani aktywności, w Państwa aktywności jest <laughs> e, nacisku na przejście przez ten trudny czas? Ile by nie trwał, a na ile takie planowanie na to, co będzie potem, bo potem będzie. Może są jakieś jednak marzenia, które są odłożone, troszeczkę zaparkowane na później, które jakieś cele, które, które no, nie przestają być aktualne. Dobrze, to odpowiem w ten sposób. Myśmy. Ym... Przeszli bardzo dużą inwestycję. W, w, w roku, zakończyliśmy ją w roku 2021. E, zakończyliśmy ją e, w sierpniu, wrześniu. To jest była inwestycja pod kątem tabliczek, tak że jesteśmy. E, po bardzo dużej inwestycji, która dzisiaj procentuje nam pod kątem e, mniejszej, e, m, e, ko, mniejszych kosztów energii, tak, e, wyższej wydajności. E, I ta inwestycja e, nam się po prostu bardzo dobrze udała i zakończyła. E, zrobiliśmy ją w okresie pandemii też, także trzeba powiedzieć, że tutaj cały zespół e, terawity e, świetnie się spisał. I firmy zewnętrzne, które nam w tym pomagały, y, to y, wykonały naprawdę bardzo dobrą pracę. Czy się zatrzymujemy? Nie zatrzymujemy się, bo dzisiaj, jeżeli ktoś się zatrzyma, to za rok, może za dwa może mieć bardzo duże problemy. Dzisiaj terawita idzie dwutorowo, jeżeli chodzi o inwestycje. Pierwsze to są inwestycje, które mają spowodować obniżenie Zużycia prądu i gazu. I tutaj mamy bardzo duży projekt, nad którym pracujemy, co przełoży się również dla naszych klientów, tak? No bo jeżeli obniżymy zużycie prądu i gazu, to ta cena jednostkowa, miejmy nadzieję, gdzieś jeżeli koszty energii i gazu nie pójdą jeszcze do góry, to na pewno nasz klient na tym skorzysta, tak? Druga sprawa, którą. Inwestujemy, czy mamy projekty, które prawdopodobnie zakończą się w przyszłym roku odnośnie naszych półproduktów, tak? dlatego że to jest kanał sprzedaży, który nam bardzo rośnie i tutaj będziemy inwestowali w maszyny i urządzenia, przede wszystkim, żeby wzmocnić nasz kanał sprzedaży eksportowej. W tym kanale y, y, sprzedaży. tak? Także nie zatrzymujemy się, y, mamy projekty i to realizujemy. To nie jest tak, że ja to za, y, będziemy chcieli zaparkować. Robimy teraz projekty do końca roku. W przyszłym roku będą efekty naszej pracy. Co zapowiedziała pani Iwona Łagodzińska, prezes zarządu firmy Terawita. Pięknie, pani prezes, dziękujemy. Y, to był program Gabinet Spożywczy, prowadzili go Michał Siwyk. Uprzejmie dziękuję. I Wojciech Szalom kłaniam się do następnego spotkania.